www.turek.net.pl. Relacja. Otwieram 16. sesję Rady Miejskiej Turku, zwołaną w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej Turku. Stwierdzam, że jest obecnych 19 radnych, co stanowi kworum. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, a w naszym imieniu witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej Turku. W szczególności serdecznie witam mieszkańców naszego miasta. Proszę Państwa, w związku z atakami terrorystycznymi w dniu wczorajszym w Brukseli uczcimy minutą ciszy ofiary terroryzmu. Bardzo proszę o uznanie. Przechodzimy do punktu drugiego. Obrad to jest... Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej chciałbym... Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu... Tylko wniosek formalny może być, Panie Radny. Tylko wniosek formalny. W tym miejscu. Tylko i wyłącznie. Ja chciałem wnieść o rozszerzenie porządku obrad. No dlaczego? Dlatego, że nie został uwzględniony wniosek grupy radnych, grupy 12 radnych, który złożyliśmy w Biurze Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na którym miały zostać rozpatrzone wnioski o odwołanie radnego Jana Pakuły z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Turku oraz rozpatrzenie wniosku o odwołanie Henryka Kasprzaka z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku. I ja chciałem, ażeby na tej sesji, która teraz się odbywa, takie wnioski, takie punkty zostały dodane do porządku obrad. I to jest mój wniosek formalny. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że zmiana porządku obrad zgodnie z artykułem 20 punkt 4 ustawy mówi, że musi być zgoda wnioskodawców, pytam więc wnioskodawców, czy wyrażają zgodę. Radny Andrzej Kwiatkowski. Nie wyrażam zgody. Dziękuję bardzo. W związku z tym wniosek formalny upadł. Przechodzimy do punktu drugiego. To jest podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Turku celem zbadania prawidłowości zarzutów zgłoszonych przez niektórych radnych wobec przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Turku. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Jan. No ja chciałbym jeszcze odnieść się do tego mojego wniosku formalnego i chciałbym zapytać się pana przewodniczącego, żeby pan wytłumaczył się przed mediami, przed mieszkańcami, którzy tutaj są obecni, przed radnymi, dlaczego pan nie zwołał sesji nadzwyczajną, o którą wnioskowaliśmy. A najsampierw to chciałbym zapytać się, dlaczego nie zwołał pan sesji dnia 17 marca, sesji zwyczajnej. Wtedy moglibyśmy wszystkie te uchwały, które teraz tak na chybcika chcemy procedować, moglibyśmy no, w spokoju, na komisjach, na sesji rozważyć i podjąć odpowiedzialne decyzje. Dlaczego pan nie zwołał tych sesji, a mało tego, chciałbym, żeby pan odpowiedział mediom, mieszkańcom, nam, dlaczego nie zwołał pan sesji, o którą wnioskował pan burmistrz Romuald Antosik. Przecież nie sądzę, żeby tam były uchybienia, skoro pan przejął uchwały. Panie radny, jesteśmy w punkcie drugim i to jest nie na temat, to co pan mówi. Ja wszystko wyjaśnię w odpowiednim czasie. Wszystko wyjaśnię, proszę nie uprzedzać faktu. Także jesteśmy w punkcie drugim, dyskusja nad uchwałą, którą... No wszystko myślę, że to jest ważne, tak? Także tak. Prosiłbym o wyjaśnienie. Oczywiście. Bardzo proszę, zgłaszał się pan radny Perliński. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, wszyscy zebrani. Proszę Państwa, dotyczy tutaj ta moja wypowiedź podjęcia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji w celu zbadania prawdziwości zarzutów. Chcę tutaj zwrócić uwagę Państwa, że powołanie takiej komisji będzie stanowiło precedens, który może zaważyć na pracy nie tylko tej Rady w tej kadencji. I raz stworzony precedens będzie się mógł powtarzać,
a te kwestie tutaj co do prawdziwości zarzutów dotyczących pana przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku możemy tu jakby w kwestii głosowania wyjaśnić, jeżeli po prostu drogą demokratyczną, czyli po stronie większości, jeżeli będzie, że należy państwa, panów wyżej wymienionych w uchwale odwołać, stanowić, to będzie argument za tymi zarzutami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Graczyk, pan radny Grobicy. Ja mam jeszcze pytanie do pana przewodniczącego. Dlaczego pan przewodniczący tylko jednego radnego zapytał o zmiany porządku obrad, a może któryś z radnych by wyraził zgodę? Trzeba by zapytać ośmiu. Już panu radnemu wyjaśniam, jeżeli tylko jeden radny nie wyrazi zgody, to nie można zmieniać, bo tak ustanowi ustaw. Bardzo proszę, pan radny Grobicy. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Ponieważ dokumentów nie dostaliśmy na sesję nadzwyczajną, ale poprosiłem pana przewodniczącego o udostępnienie mi wcześniejsze, prosiliśmy o tym, co teraz, dlaczego, dlatego ta komisja ma być powołana. Udostępnienie dokumentów i w uzasadnieniu to, co mnie zainteresowało i dlatego podjęliśmy decyzję o tej komisji doraźnej. To nie będzie precedens, panie Andrzeju, bo o tym mówi ustawa. Także my możemy mieć komisję stałe i doraźne, bo o tym mówi artykuł 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. I teraz mam pytanie to dla tej grupy radnych, którzy wnioskowali, podpisywali się pod wnioskiem, pod projektem uchwały. Nie podajcie te przykłady braku współpracy wszystkich radnych, bo tak pisze tu dokładnie, że był brak współpracy wszystkich radnych z przewodniczącym. Podajcie takie przykłady, gdzie przewodniczący nie współpracował z wszystkimi i jakie działania przewodniczącego były na szkodę miasta, bo wiadomo, że jeżeli mówimy o szkodzie, to mówimy o szkodzie majątkowej. Podajcie, jakie koszty były poniesione przez miasto, które były błędem przewodniczącego i to były koszty szkody majątkowej, bo chyba mówimy to o szkodach majątkowych, bo nie możemy mówić tu o szkodach moralnych, bo nie do tego jest ta komisja. Także ja czekam odpowiedzią od tej grupy radnych. Może to być jeden przedstawiciel, który się podpisywał, jakie są koszty szkód majątkowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Bardzo proszę. Przed głosowaniem, panie przewodniczący, może trzeba by podać... Przepraszam bardzo. Tak jest. Bardzo proszę o podawanie radnych do składu komisji. Bardzo proszę. Pan radny Marczewski. Panie przewodniczący, chciałbym zaproponować jako jednego z członków tej komisji, czy po prostu do składu tej komisji, pana radnego Andrzeja Kwiatkowskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny. Na końcu. Pytam w takim razie pana radnego Andrzeja Kwiatkowskiego, czy wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Bielogórski. Chciałbym podać kandydaturę tutaj Romana Grobicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Roman Grobica wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne kandydatury. Ja proponuję radnego Marczewskiego. Macieja, bardzo pytam, czy wyraża zgodę. Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne kandydatury. Bardzo proszę, pan radny Karcz. Ja podam kandydaturę Adriana Bielgórskiego. Czy pan radny Adrian Bielgórski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę, tylko moja sugestia by poszła w tym kierunku, żeby to byli przedstawiciele wszystkich klubów. Tutaj ja nie z jednej się wyrażę strony, tylko dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Marczewski. Zaproponowałbym kandydaturę pana Dariusza Jasaka.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Dariusz Jasak wyraża zgodę? Nie wyrażam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o podanie jeszcze jednej kandydatury. Bardzo proszę, pan radny Kaczmarczyk. Ogłaszam kandydaturę Krzysztofa Graczyka. Czy pan radny Krzysztof Graczyk wyraża zgodę? Nie, nie wyrażam. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Roman Grobiński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, widzę, że dalsze wskazywanie przedstawicieli nie ma sensu. To już widać, jaki jak będzie wynik głosowania. Tak bym też prosił pana Dariusza Jasaka, który jest tu desygnowany, bo wszystkie przykłady będą desygnowane na przyszłego przewodniczącego, na odpowiedź na moje pytania, czyli podanie przykładu braku współpracy z wszystkimi radnymi, bo takie było uzasadnienie dla tej uchwały i jakie szkody, jakie działania były przyjącego na fachowe na szkodę i jakiej wartości te szkody były. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Dariusz Jasak chce? Ja myślę, że wydarzenia ostatnich dni bardzo ładnie pokazały, dlaczego pan Jan Bakuła, zresztą opisywałem to, media upubliczniły i bardzo, bardzo wyraźnie pokazywałem tam, dlaczego potrzeba jest zmiany na stanowisku przewodniczącego rady. Poza tym nie szanujecie państwo zasad demokracji. No, sam pan Grobica teraz stwierdził, że widzimy, jaki będzie wynik głosowania. No, jasne, że taki będzie, a nie inny. No, to proste jest. I po co w ogóle robić jakieś cyrki, kiedy tutaj jest potrzeba nam rzetelnej, uczciwej pracy, a nie jakichś tam przepychanek w jedną czy w drugą stronę. Złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną. Ten wniosek nie był uwzględniony z naruszeniem prawa. Ja wiem, że nie ma sankcji na to i pan przewodniczący, gdyby chciał, to mógłby tu odwlekać, no nie wiadomo jak długo, aż zareagowałyby tutaj inne gremia. Natomiast, no panowie, nie róbmy tutaj przedstawienia, bo to do niczego nie prowadzi. Uszanujcie zasady demokracji. To jest mój apel na tej sesji teraz do was. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Maczewski, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, panie radny Jasak, no pan bardzo rubasznie i śmiesznie skomentował to, jak wygląda byłaby ta zmiana, czyli zmiana starych kalesów, tylko nie wiem na jakie, być może na dziurawe kalesony, bo w tej chwili brak jest jakiejkolwiek z waszej strony informacji czy odpowiedzi na tak zasadnicze pytania, jakie skierowaliście w uzasadnieniu uchwały o odwołaniu i przewodniczącego, i wiceprzewodniczącego. No, nikt z was nie chce w tej chwili tu wyartykułować konkretnie, jaki według waszej opinii jest brak współpracy, czy był brak współpracy ze strony pana przewodniczącego Pakuły, jak to wy określiliście, ze wszystkimi radnymi. No, ja się pod tym nie podpisuję, no, bo według mnie współpraca z panem przewodniczącym do tej pory przebiegała pozytywnie, bez żadnych zastrzeżeń. Także no, nie chcecie podać, tak jak tutaj radny Grobica wcześniej wspomniał, szkód, jakie wy swoimi działaniami pan przewodniczący Pakuła stworzył na szkodę naszego miasta. Także no, brak odpowiedzi na te zarzuty, no to takie dla mnie nie do końca wyjaśnienie sprawy. No, chcielibyśmy wiedzieć dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Aniołczyk. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni państwo. Właściwie to panie przewodniczący przede wszystkim. Ja myślę, że dyskusja się skończyła na tym projektem tej uchwały. Przeszliśmy do wyboru tej komisji. Wybierzmy tę komisję, jeśli ma być wybrana i przejdźmy po prostu do głosowania, bo naprawdę nie ma co tutaj mówić więcej wiary. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Kaczmarczyk. Panie przewodniczący, wysoka rado, na członka komisji zgłaszam jeszcze Wojtka Jelena.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, no nie pozostaje mi nic innego jak przyjąć tą kandydaturę. Myślę, że przedłużanie dalej nie ma sensu, także wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Mamy komplet już. Bardzo proszę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli będzie punkt odwołanie przewodniczącego, to wyjaśnimy i uzasadnimy, dlaczego. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Turku celem zbadania prawdziwości zarzutów zgłoszonych przez niektórych radnych wobec przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku? Komisja w składzie Andrzej Kwiatkowski, Maciej Marczewski, Roman Grobica, Adrian Białogórski i Wojciech Rygiel. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Ośmiu głosowało za, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska nie przyjęła uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity 2015 roku, pozycja 1515 z zmianami, rezygnuję z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Turku z dniem 23 marca 2016 roku. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w swoim długoletnim działaniu na rzecz samorządu nie używałem języka agresji, intrygi i pomówień. I tym razem też nie będę tego robił. Nigdy nie działałem na szkodę mieszkańców i na szkodę naszego miasta. Przez kilkadziesiąt lat pracy, działalności i służby na rzecz samorządu jako radny, jako wiceprzewodniczący i przewodniczący Rady Miejskiej zawsze obowiązki wykonywałem rzetelnie, godnie i uczciwie. Zawsze swój czas, swoją wiedzę i swoje doświadczenie wykorzystywałem dla dobra wyborców i mieszkańców mojego miasta. Wysoka Rado, dziękuję za współpracę, za wspólnie podejmowane działania dla rozwoju naszego miasta. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich instytucji miejskich za współpracę i życzę Państwu spokoju i bezpieczeństwa pracy. Dziękuję mieszkańcom za bezinteresowne telefony i SMS-y przekazywane dla mnie z wyrazami otuchy i szacunku. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przeżywamy Wielki Tydzień, a za kilka dni będziemy przeżywać Wielką Noc. W związku z tym życzę wszystkim Państwu i mieszkańcom naszego miasta zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych szczęścia, nadziei, pokoju i miłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zamykam 16. sesję Rady Miejskiej Turku. Dziękuję za uwagę. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl. Numer 1 w Turku i powiecie.